Bez zbędnych formalności czas na uproszczenia dla rolników. Andrzej Baryła, dzień dobry, zapraszam na Agrobiznes. Na południu Polski prace polowe idą pełną parą, jednak nie brak opinii, że jeszcze za wcześnie na wysiew nawozów czy zabiegi ochronne. A o tym, kto ma rację, dyskutuje się na internetowych forach. Jak widzę, że sąsiedzi już sieją, to i ja zacząłem. Już oborniki wywożone, niektórzy dopiero wożą. I się szykujemy już do siewu. Jest w miarę sucho, bo przez miesiąc chyba nie padał deszcz. I suche mrozy były, także można w pole wjechać. Taki jak ten park maszynowy to marzenie niejednego rolnika. W rodzinnym gospodarstwie pracowało na to kilka pokoleń. Dzięki temu młodzi fizycznie mają dużo lżej. Strat nie da się już odrobić. Tu co prawda udało się zasadzić ziemniaki, ale część już wygniła. Do tego dochodzą ogromne opóźnienia. I z niecierpliwością czeka, aż będzie mógł wjechać ciągnikiem na to pole. Tutaj mieliśmy siać trawę, też już miesiąc czasu stoją prace do tyłu. Wiadomo, liczyłem się z tym, że tu będzie mokro, bo zawsze jest, ale nie myślałem, że to będzie aż tak. Opóźnienia w pracach polowych przełożyły się w tym roku na późne składanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Pogody nie przeskoczymy, a jeżeli są deszczowe dni, no to staramy się robić to, co musimy. To są nasze pieniądze. To intensywny czas siewów zbóż ozimych i zbioru kukurydzy, buraków, ziemniaków oraz warzyw. Kukurydzę rolnicy chcieli zebrać z pól przed deszczami, więc w weekend bardzo dużo mokrego ziarna docierało do punktów skupu, informują maklerzy. Chętnych na nią nie brakuje. Na razie wilgotność mokrej kukurydzy jest niska i wynosi około 25%. Ceny w magazynach krajowych za kukurydzę mokrą kształtują się od 400 do 480 zł, a za suchą od 740 do 800. Jednak ci, którzy zajęci są teraz pracami polowymi, już muszą myśleć o stopniowym opróżnieniu magazynów ze zbożem pod nowe zbiory oraz o zabezpieczeniu drogich maszyn w okresie zimowym. Ciepła jesień sprzyja pracom polowym, bo choć żniwa czy siewy się zakończyły, to rolnicy przygotowują pola i rośliny do zimy. Sprawdza się odczyn gleby i gdy zachodzi potrzeba, odkwasza się grunty rozsiewając wapno. Wykonuje się przedzimową orkę, która zwiększa pojemność wodną pól i pomaga pozbywać się szkodników. Nawozi oziminy azotem i stosuje herbicydy czy ochronę przed grzybami. Część pól zaczyna w słońcu wyglądać jak falujące rzeki. W szczytowym okresie pylenia są trawy, a w naszym klimacie to one odpowiadają najczęściej za reakcje alergiczne. Żniwa udało się zakończyć w 3 dni. Plony, choć zapowiadały się nie najlepiej, były udane. W rodzinnym gospodarstwie trwają przygotowania do jesiennych siewów. W pracy przydaje się nowy sprzęt, kupiony dzięki dofinansowaniu na modernizację. Ciągnik, rozrzutnik, pług, takie podstawowe maszyny potrzebne do gospodarstwa, a potrzebowaliśmy powiększyć, bo małe było wszystko i gospodarstwo się zwiększyło i maszyny też trzeba było większe. Tym bardziej teraz, kiedy jest pogoda taka, jaka jest, jest kilka dni na wykonanie jakiegoś zabiegu, czy na opryski, czy trawy, czy co i później raptem 2-3 tygodnie nie można nic robić. W gospodarstwie produkcja roślinna jest dostosowana do zwierzęcej. Rolnicy utrzymują krowy mleczne, bydło opasowe i świnie. Sierpniowe deszcze rozciągnęły w czasie tegoroczne żniwa. W wielu regionach kraju rolnicy wykorzystują każdy słoneczny dzień, aby zebrać zboże. Ale już wiadomo, że plony i jakość będą gorsze od ubiegłorocznych. Żniwiarze przez cały dzień nie schodzili z pola, dlatego żony przygotowywały i przynosiły im posiłek. To byś ty, słoneczko, prędzej zachodziło. Żniwa zaczynały się w soboty albo niedzielę i trwały cały miesiąc. Zebrane zboże było zawijane w snopki. Mamy tylko 6 hektarów ziemi, ale staramy się cały czas iść do przodu. No i poza tym uprawiamy ziemniaki, zboże, kukurydzę na pasze dla bydła. Kilka lat temu udało się skorzystać z premii na restrukturyzację małego gospodarstwa. Kupiliśmy opryskiwacz, kupiliśmy talerzówkę mniejszą, większą, przetrząsarkę do siana, siewkę do nawozu i prasę. Żniwa, żniwa i po żniwach. Plony są w miarę przyzwoite, ale no, nie rekompensują tych wysokich kosztów, które ponieśliśmy przez te ostatnie 2 lata nawozów, to wszystko zdrożało. Dodatkowo borykamy się jeszcze z tym, że ograniczaliśmy troszkę stosowanie nawozów ze względu na cenę. To rolnictwo precyzyjne, dlatego w takich maszynach liczy się jakość pracy, wydajność i komfort.
Ten kombajn obsługuje się joystickiem, a wszystkie parametry widoczne są na terminalu. Tu operator w zasięgu swoich rąk ma wszystko, co jest mu potrzebne do tego, aby kontrolować parametry pracy maszyny, zmieniać jej ustawienia. Wygoda jest ważna, bo w najbliższych dniach pracy kombajnom nie zabraknie. Po małych rzepakowych żniwach przyjdzie czas na żyto i pszenicę. Według szacunków w tym roku zbiory będą niższe od ubiegłorocznych. O ile, o tym zadecyduje pogoda. Zbiera siano nie tylko z tych łąk, ale także z terenów cennych przyrodniczo. Różnic jest wiele. 4 pokosy, 3 pokosy możemy zrobić. A tam musimy iść na 2 pokosy, 1, 2, 1. Wiele łąk w gminie Sopków leży także na torfowiskach, bo przez gminę płynie Nida. W dorzeczach ziemia jest wyjątkowa. Rozpoczęły się już zbiory kukurydzy na kiszonkę, jednak ostatnie deszcze przyhamowały prace polowe. Żniwa kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno powinny zacząć się za miesiąc. Deszcze w rejonach dotkniętych suszą mocno przyspieszyły dojrzewanie kukurydzy, która szybko zaczęła nabierać masy i dzięki temu jest już gotowa do zbioru. Kukurydziane żniwa zapoczątkowała Wielkopolska, która jest zagłębiem upraw tego zboża. W pozostałych regionach Polski zbiory rozpoczną się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Prognozy plonów dla rejonów dotkniętych największą suszą w okresie intensywnej wegetacji, mimo ostatnich opadów, nie są optymistyczne. Będą niższe od średniej z ostatnich lat. Szacuje się, że wyniosą około 40 ton z hektara. Na wsi nie ma przestojów. Po żniwach pracy wciąż jest sporo, tym bardziej, że jesienią będzie czas na kolejne zbiory. Ziemniaków, buraków czy kukurydzy. Między innymi od wielkości opadów zależy, w jakim stanie będą rośliny, a także ważne jest to dla zasiewów. Jak ktoś zasiał rzepak i teraz są na bieżąco opady deszczu, no to sytuacja idealna wręcz. Zarówno do wschodów, jak i też do zabiegów agrotechnicznych. No a drugi temat, no to oczywiście są wszelkiego typu podorywki i orki do siewu zbóż. Pogoda ma wpływ na efekty pracy rolników. Ten sezon okazał się bardziej łaskawy, bo nie było takiej sytuacji jak w poprzednich latach, kiedy przez Polskę przetoczyła się fala suszy, choć i w tym sezonie rolnikom dokuczał brak wody. Takie rzeczy tylko w agrobiznesie. Zapraszam do zobaczenia.